No i oto już jestem. Tym razem jako prowadzący, a nie jako przestępca w oku kamery z analityką wideo. Wykorzystanie analityki wideo w stacjach monitorowania alarmów, no nie wszystkim się to jeszcze w pełni udaje. Dlatego postanowiłem przygotować ten właśnie materiał. Widzę tu cztery główne problemy czy zagadnienia, jak kto woli. Po pierwsze, dobór sprzętu. Po drugie, konfiguracja. Po trzecie, obsługa alarmów przez operatorów w centrum monitorowania. Po czwarte, model biznesowy, czyli sprzedawanie i zarabianie na tym pieniędzy. O tym wszystkim porozmawiamy w tym właśnie odcinku, na który serdecznie Was zapraszam. Który sprzęt do analityki wideo Pan poleca, Panie Krzysztofie? Który zadziała i nie będzie z nim żadnych problemów? Otrzymuję takie pytania od klientów dość często. Po pierwsze, zawsze zaznaczam, że jesteśmy niezależnym dostawcą oprogramowania i nie polecamy jedynej słusznej kamery czy rejestratora. W Polsce jest dostępnych kilka dobrych rozwiązań, a ich producentów nie trudno odgadnąć. Wierzcie mi. Różnice między nimi są bardzo niewielkie, o ile porównuje się modele kamer czy rejestratorów z tej samej półki. Tak więc jak dobrać właściwe kamery i rejestrator? Z naszych statystyk wynika, że nie ma dużej różnicy między analityką np. z Hikvision, Dahua czy Gantza, o ile porównuje się zbliżone modele, a następnie dobrze się tą analitykę skonfiguruje. Tak, proszę Państwa, to trzeba skonfigurować, bo to nie działa automatycznie po kliknięciu fiwki w konfiguracji. I dlatego uważam, że przy wyborze sprzętu przede wszystkim należy zwrócić uwagę na wsparcie techniczne, a dokładnie od kogo i gdzie się kupuje ten sprzęt. Czasami zaoszczędzenie kilkudziesięciu złotych na urządzeniu i bycie pozbawionym możliwości pomocy technicznej, szkoleń i ogólnie rzecz biorąc wsparcia, może po prostu się nie opłacać. Dzisiaj wiedza i doświadczenie to podstawa i co do zasady zwykle to są rzeczy bezcenne. Druga bardzo ważna kwestia to konfiguracja analityki wideo. Przed instalacją sprzętu na obiekcie koniecznie sprawdź sprzęt i upewnij się, czy instalatorzy mają odpowiednie doświadczenie w zakresie instalacji i konfiguracji sprzętu z analityką wideo. To, że ktoś umie instalować kamery, to zupełnie nie musi oznaczać, że potrafi poprawnie skonfigurować analitykę wideo i podłączyć ten cały system do centrum monitorowania w Agencji Ochrony. Najlepiej wyjmij te zabawki z pudełka i spróbuj to uruchomić w firmie na biurku. Potem na obiekcie może nie być już czasu albo warunków na zabawy, testowanie sprzętu i czytanie instrukcji. Kolejna bardzo ważna sprawa to warunki otoczenia, gdzie instaluje się te kamery. Obiekt obiektowi nierówny. To, co na jednym miejscu dobrze zadziała, w innym niekoniecznie musi dobrze funkcjonować. Szczególnie należy zwrócić uwagę na oświetlenie i ruchome elementy, które mogą zakłócać pracę analityki wideo. Po drugie, godziny pracy obiektu. Będziesz je musiał później wprowadzić w systemie monitorującym, aby alarmy z analityki pojawiały się wtedy, kiedy trzeba. Zwrócenie uwagi na te sprawy uchroni Cię przed szeregiem problemów, które w rezultacie mogą zniechęcić Cię do stosowania tej nowoczesnej technologii. Punkt trzeci, czyli obsługa alarmów z analityki wideo. Na początek kilka kwestii technicznych. Czy wiecie, ile alarmów potrafi wysłać analityka wideo z 16 kamer? To nawet kilka alarmów na minutę. Tak, kilka na minutę. Oczywiście to nie jest tak, że wszystkie alarmy są obsługiwane przez operatorów, bo to by było fizycznie niemożliwe przez dłuższy czas. Chodzi mi o to, że to są strasznie duże ilości danych, które trzeba przetworzyć, a następnie zapisać i obsłużyć. To wymaga odpowiedniego sprzętu i wydajnego systemu.
Obsługa operatorska alarmów z analityki wideo znacznie różni się od obsługi standardowych alarmów systemu SSWiN. Zajmuje znacznie więcej czasu, wymaga większej uwagi operatora. Dlaczego? Dlatego, że operator powinien zapoznać się z zarejestrowanym i odebranym obrazem z kamery. Często jest to kilka kamer, z których trzeba obejrzeć nagrania z prealarmów czy obraz live. Tak więc podstawą dobrego działania jest wydajny i zintegrowany system, w którym operator będzie mógł obsłużyć w ten sam sposób alarmy z różnych kamer, różnych rejestratorów. Do tego dochodzi jeszcze nadzór nad pracą tego operatora i raporty. Czy istnieją takie rozwiązania, takie systemy, które to wszystko ułatwiają? Tak, istnieją. Są łatwo dostępne, bo są to w większości już rozwiązania chmurowe, chociażby takie jak SafeStar. I ostatnia sprawa, być może najbardziej interesująca, to model biznesowy. No i tu zaczyna się lekki problem. Po pierwsze, klient będzie sobie wyobrażał, że ktoś ciągle patrzy na te jego kamery, co jest oczywiście fizycznie niemożliwe na stacjach monitorowania, bo przy kilkuset monitorowanych kamerach musiałoby siedzieć kilkunastu nawet operatorów. Raczej byłoby to nieopłacalne lub naprawdę bardzo, bardzo drogie. Po to zresztą stosuje się właśnie analitykę wideo, która przesyła alarm, w wyniku którego operator zaczyna zwracać uwagę na obraz z danej kamery. Zresztą nie musi to być alarm z analityki wideo, może to być alarm ze zwykłego systemu alarmowego. Uważam, że na wstępie należałoby klientowi wyjaśnić, jak to działa, a następnie powinno to się też opisać dobrze w umowie. Dobra, na pewno czekacie, że być może powiem, ile to powinno kosztować. Wiem ile. Wiem, ale nie powiem. Okej, żartowałem. Większość ofert, z jakimi się spotykam, opierało się na stawce per kamera. Ale finalnie cena była zależna od tego, jakie usługi miały być wykonywane. Czy to tylko odbiór alarmów, czy może jeszcze wideo patrole, głośniki, po czyjej stronie miałby być koszt łącza internetowego itd., itd. Do tego dochodzi jeszcze interwencja. W zależności od tych czynników spotkałem się z cenami w przedziale od 30 do nawet 120 zł per kamera. Ale czy ta cena jest aż tak bardzo ważna? Cena zawsze jest ważna, ale uważam, że nie najważniejsza. Nikt nie kupowałby samochodów Tesli czy sprzętu Apple'a, gdyby tak było. Moi drodzy, pamiętajcie, że mając nowoczesne technologie i odpowiednio poukładane procedury, a także dobry model biznesowy, nie musicie walczyć wyłącznie ceną. Będziecie mieli czym się wyróżniać i pokazywać z profesjonalnej strony. Trzeba też odpowiednio do tego użyć marketing. Wówczas naprawdę można uzyskać przyzwoite marże, a niekoniecznie boksować się z konkurencją ceną o kilka złotych. O marketingu zrobiłem dla Was ostatnio materiał, do którego obejrzenia Was serdecznie zapraszam. Link do niego znajdziecie w opisie do tego filmu. A tymczasem walczcie, działajcie, rozwijajcie się, niech moc będzie z Wami. Cześć!